Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie. Chyba tym serdeczniej, że dawno się już nie widzieliśmy. Jest mi tylko trochę przykro, że nie odbywa się to w scenerii mojego patio wśród zielonych roślin, bo tu byłoby tak na czasie, to wiosna, lato. A w scenarii, gdzie przede mną wisi mikrofon, to muszę Państwu powiedzieć, że jest to studio mojego syna, gdzie mam nadzieję, spotykać się z Państwem wielokrotnie. Będziemy prawdopodobnie dyskutowali o rzeczach Państwa interesujących, o chorobach, o y, jakichś związkach przyczynowo-skutkowych, o psychologii, o różnych rzeczach związanych czasem nawet i z leczeniem i problemami filozoficznymi. Tak na żywo chciałbym państwu powiedzieć, że i w naszej klinice odbywają się różne rzeczy, w tym nawet i cuda. Tak jak, a propos, wiosna, lato i dziś radosny jestem, bo znaleźliśmy aż kilka wyleczeń z problemów no nie tylko nowotworowych. No chciałbym z Państwem porozmawiać po prostu na taki zwykły, zwykły taki temat. Co robić codziennie, żeby, żeby zachować zdrowie. To wspomniana przeze mnie ta wiosna to już taki czyni dysonans, bo jest to jakiś wstrząs. Po długiej zimie, która wyssała z nas i wszystkie witaminy i, i słońce, i radość, i. Następuje wybuch wiosny, wybuch kwitnienia, wybuch pięknych, pięknych, pięknych obrazów, i słońca, i ciepła. Ale to stanowi taki, jakby dysonans, ale bardzo często korzystny i najczęściej, tak jak miłość, moi drodzy, jak przyjaźń. Ona potrafi działać też cuda. Mam nadzieję, że te cuda się zdarzają w naszej gnience również. A no, a propos kliniki. No, Budowa jest pod dachem, jest w tej fazie surowej już wykończona. A na resztę brakło pieniędzy. Mam nadzieję, że one kiedyś przyjdą. Tak czego Państwu i sobie też życzę. Proszę Państwa, dzień codzienny, to co robimy. Wstawajmy, moi drodzy, z radością, bo ten nastrój, który zdobywamy, myjąc sobie zęby, ćwicząc pupę i kręgosłup po nocy, która jest usztywnia kości, pomyślmy sobie coś miłego, coś, co dla nas będzie stanowiło jakiś taki zastrzyk energii, jakiś plan, jakiś. Jakieś zamierzenie, jakiś cel, który oś chcemy osiągnąć. Wierzcie mi Państwo, że to będzie czyniło cuda, będzie uzdrawiało, będzie nas wzbogacać. Pomyślmy o tym, żeby spotkać sąsiada, zamienić z nim miłe słowo, żeby iść na spacer z żoną, dziewczyną czy kimś bliskim. Nawiązujmy te przyjaźni. Będzie to bardzo, bardzo, bardzo korzystne. Chciałbym jeszcze zapowiedzieć, że jakichś takich rozmów, nie tylko o cierpieniu, nie tylko o chorobach, będę chciał z Państwem przeprowadzać więcej. I z tą myślą chciałbym się z Państwem w tej chwili, na dzień dzisiejszy, pożegnać do rychłego, rychłego i myślę, że miłego spotkania. Dziękuję Państwu za uwagę. I zapraszam. Dziękuję.